Objawienia woli Bożej Elżbieta Gaz. Szacunek do każdego słowa. Szacunek do każdego słowa, jakie wypowiadacie co chwilę. Często paplacie, sami jesteście bez wiedzy, co mówicie, ponieważ kierujecie się rozumem zamiast uczuciem. Zwyczajnie paplacie, co rozum wam podsunie, wszystko, co jest bez zrozumienia, czego pojąć bez możliwości jesteście. Siła słowa każdego wypowiadanego przez ziemskiego człowieka jest tak ogromna, że gdyby człowiek ziemski zrozumiał i poczuł, co mówi, szybko by zamilkł. A wy jeszcze ciągle występujecie przeciwko drugiemu człowiekowi ziemskiemu. Oceniacie, krytykujecie, szkalujecie. Rzucacie słowa na wiatr i pozostajecie bez dotrzymywania wypowiadanych obietnic. Ciągle i tak lekko wam przychodzi kłamstwo i usprawiedliwiacie kłamców, bo sami kłamiecie. Mówicie, że kłamiecie w dobrej wierze. To jeszcze gorsze kłamstwo, bo z premedytacją. Czy zastanawiacie się nad tym, co krzyczycie? Używacie często wulgarnych słów. Tym szkodzicie sobie i swoim bliskim, bo was bliscy tolerują. Następnie dochodzi do rękoczynów, bo już brakuje miejsca na te ciemne energie. Jesteście bez panowania nad sobą, bo panuje nad wami ciemność, ale skutki zwrotne natychmiast was dosięgną. Ciemności rządzą wami jak chcą, a wy dajecie się wciągać w takie prowokacje. To już ciemny duch, który rzuca się do bicia drugiego i to słabszego od siebie. Bez usprawiedliwienia takich czynów. Taki akt przemocy to nawet brak jest zgodności z ziemskim prawem, a tym bardziej brak zgodności z prawami Pana Stworzyciela. Nazywacie siebie chrześcijanami, a bez pojęcia jesteście, że każdy, kto wierzy w Pana Stworzyciela i część Pana, Pana Jezusa Chrystusa, żyje zgodnie z prawami Pana, zna wszystkie prawa i przeżywa je codziennie. Jego wiara jest żywa wewnętrznie. Pozostaje bez przynależenia do jakiejkolwiek organizacji, religii ani sekt. To jest wewnętrzna wiara każdego ducha indywidualnie. Każdy duch na ziemi, którego wiara jest wielka i żywa, natychmiast rozpozna część Pana, Pana Jezusa Chrystusa po znakach, jakie były zapowiadane w Apokalipsie ucznia Jana, w przepowiedniach czytanych codziennie kiedyś w domach. Pana Jezusa Chrystusa również można energetycznie odczuć, ale jak jesteście przez swój rozum zablokowani, pozostajecie bez możliwości odczucia, bo bez przepływu przez was energia jesteście martwi duchowo. Z waszych ust wypływają martwe słowa, brak w nich energetycznego znaczenia. Wasze czyny są mało zgodne z prawami Pana Stworzyciela, bo rozum wasz służył ciemnościom. Stres, strach, litość to oznaki ciemnych. Na takich energiach pracują kościelni. Zastraszają ludzi ziemskich. To wasza wina, że pozostajecie bez dążenia do prawdy, tylko idziecie za ciemnymi, kierując się strachem. Za to każdy, kto manipuluje innymi, poniesie konsekwencje czynów swoich. Każdy czysty duch by wiedział, że wszystkie religie i kościoły oraz inne podobne miejsca, a w nich służących ludzi ziemskich, należy z daleka omijać.
sami słuchacie innych, którzy krzyczą, iż Pan Jezus Chrystus nie mógł się normalnie narodzić. To niemożliwe, mówią, a to oznacza, że ich wiara w doskonałość prawa Pana Stworzyciela jest ślepa, że brak w nich poznania prawdy i życia zgodnego z prawami Pana Stworzyciela. Jedyna szansa dla ludzi na ziemi to natychmiastowy zwrot z drogi do ciemności i ciemnoty. Trzeba natychmiast zacząć żyć z żądaniami Pana Stworzyciela, zgodnie z prawami Pana tu, w gęstej materii.